to pani o tym uważa, jakie jest pani zdanie. Fajny pomysł, to jest trzeci, który widzę. Jak spaceruję z wózkiem, to zawsze szukam misia, więc... Rozumiem. I jakie, pani, czy, jakie pani już widziała? Widziałam takiego z rybą, bodajże koło cerkwi i koło uniwersytetu z książkami. A, właśnie, ty widzimisię, tak, tak. I co i, i tam jest też przy takiej kawiarni są dwa misie. A czy on jest taki malutki? I właśnie słyszałem, że panie już je gdzieś spotkały. No bo spotkałyśmy tutaj przy kawiarni, tam w dół, się idzie w kierunku Malmeda. Rozumiem. Dwa. I jak wrażenia? No, zabawne. Dobrze. A czy będą panie szukać dalej? Nie, my nie szukamy. One nas muszą znaleźć. A, w taki sposób. Okej. Okay. A czy pani zdaniem taka wystawa, takie figurki mogą pozytywnie wpłynąć na wizerunek miasta? No tak, tak. We Wrocławiu to są chyba krasnale, tak? Tak. No to u nas mogą być misie. Czy my gorsi? A, nie gorsi. W żaden sposób. Tylko według mnie ten misio to jest, on jest za mały według mnie. To jest jak on jest za mały. Stanowczo, ja bym nawet go nie... Nie, bo jest prawie niewidoczny. Ja bym, jest niewidoczny. Według mnie on powinien być większy. A jakich rozmiarów? Jest pani może stanąć na przykład ręką? Tak no tak, o taki. Taki. Gdzieś? O taki, rozumiem. Do metra. Dobrze. Powiedziawszy, pierwszy raz zauważyłem, jak pan powiedział, że jest ta wystawa tego pierwszego misia. Pozostałych nie widziałem w ogóle. Ciężko się wypowiedzieć. Okej, okay. Ale czy planują może panowie tego poszukać w ramach jakiegoś spaceru na przykład? Rozejrzymy się. Dobrze, a czy panów zdaniem to może wpłynąć jakoś pozytywnie na wizerunek miasta? Być może, chociaż to miejsce akurat nie jest chyba najbardziej fortunne na ustawienie takiej figurki. No może nie, ale jest na przykład z przyczepki Świętego Mikołaja, czy jest także przy Pałacu Brnickich. Chętnie sprawdzimy. Cudowne są. Wrocław ma swoje krasnale, my mamy misie. Rozumiem. A czy widziała, czy spotkała już pani jakieś niedźwiadki, czy jeszcze oczywiście, się nie zdarzyło? Oczywiście, przy Akademii Teatralnej. Rozumiem. I jak on wyglądał? Jakie były pani wrażenia? O, wyglądał jak Hamlet, który mógł być, czy nie, co? To jest pytanie. No. Ciekawie. Dobrze. A czy będzie pani ich teraz poszukiwać? Czy planuje zrobić sobie pani taki tur po Białymstoku w poszukiwaniu? Tak, z moim 3-letnim dzieckiem. O, super pomysł. Może dziś nie, ale uważam, że w weekend na pewno jest to opcja, żeby po prostu przejść się po całym Białymstoku, zwiedzić wszystkie te miejsca i po prostu przyjrzeć się i docenić wysiłek twórców. Rozumiem, to jest w ośmiu różnych miejscach, na przykład jest niedźwiedź Święty Mikołaj. Jak myślisz, czy to fajnie, że tak w różnych właśnie miejscach są to tak jakby spersonalizowane te miśki do właśnie miejsc, w których się znajdują? Uważam, że tak. I szczególnie uważam, że za dodatkowy plus fakt, że są, no cóż, spersonalizowane, dzięki czemu i w różnych miejscach, dzięki czemu ludzie mają jakiś powód, żeby faktycznie przejść i zwiedzić może też miejsca gdzieś po drodze, jakieś wpaść na coś, na co by normalnie nie wpadli podczas takiej trasy. To jest taki szlak turystyczny po Białymstoku, pokazujący najważniejsze miejsca. No to myślę, że to jest fajna atrakcja turystyczna dla nowych osób, które przyjdą odkryć nasze miasto. Rozumiem. A czy ty zamierzasz zrobić sobie taki tur po mieście, taki spacer w poszukiwaniu właśnie tych świadków? Szczerze to nie, bo mam czasem dużo nauki. Rozumiem. A czy twoim zdaniem taka wystawa w jakiś sposób może poprawić wizerunek miasta, zachęcić ludzi do odwiedzenia? A myślę, że tak, oczywiście. Ludzie szukają takich atrakcji, które mogą podróżować szlakami miasta. No dla turystów może i tak, może być ciekawe coś, tak jak we Wrocławiu były te, nie wiem, skrzaty czy coś? Coś takiego. Okej, okay. A czy ciebie jako osobę spoza Białegostoku, jak masz porównanie właśnie z miastem, z miejscowością, w której pochodzisz, czy może masz jakieś porównanie, czy takie wystawy tam były, czy takie wystawy się pojawiały? No, znaczy ja mieszkam w Ameryce, więc u nas w miasteczku takiego czegoś nie ma. U nas chodników nawet nie ma, więc fajnie dla turystów do chodzenia, zawsze coś milszego. Uroczy bardzo niedźwiadek. Myślę, że takie inicjatywy są jak najbardziej potrzebne. No, dzięki temu mieszkańcy mogą spotkać się ze sztuką w jakimś wydaniu. Także mi się bardzo podoba. Rozumiem. A czy już jakieś może miśki napotkałaś? Nie. Nie, pierwszy raz widzę. Rozumiem. A czy teraz ten misiek, którego zobaczyłaś, czegoś może cię skłania do podjęcia takiego spaceru, takiego turu po mieście, aby ich poszukać? Myślę, że jeżeli będę przechodziła, to na pewno będę ich wypatrywała. Rozumiem. A czy twoim zdaniem to poprawia, może poprawić w jakiś sposób wizerunek miasta, czy niekoniecznie? Myślę, że tak. Dlaczego nie?
wiem, fajna inicjatywa, ale do czego to? Znaczy się, z jakiego to powodu? To ma pokazywać najważniejsze miejsca w Białymstoku, właśnie okay. Za pomocą tych miśków i one są tak, można umiejscowione w takich miejscach tak, szczególnych. No i tak, dobra. Personalizowane no i w taki sposób, żeby te miejsca no, właśnie fajny pomysł. Wspominały. I czy zamierza pani szukać kolejnych jakoś przy okazji spacerów? Pewnie tak, jak już jestem na spacerze, to pewnie poszukam kolejnych. Rozumiem, to można na przykład też znaleźć przy cerkwi Świętego Mikołaja, Alei Bluesa, tutaj też przy Pałacu Branickich można znaleźć. I czy pani zdaniem taka wystawa może w jakiś sposób poprawić wizerunek miasta? Znaczy, na pewno zachęci ludzi, którzy chodzą po Białymstoku, do zwiedzania i do szukania innych fajnych miejsc, tak? Do obejrzenia, do zwiedzenia. No, bardzo fajna inicjatywa. Rozumiem. A czy już pan jakieś miśki znalazł? Udało się? No, akurat jeszcze nie miałem czasu się tym zająć. To chyba od niedawna jest, z tego co wiem, także chyba jeszcze znajdę czas w najbliższym czasie. Przejdzie się pan po mieście, poszuka, tak? Tak, no jakoś tak obecnie aura nie jest sprzyjająca, jest zimno, więc może nie sprzyja spacerom, szczególnie, że ostatnio była taka chlapa. Teraz jest troszkę, powiedzmy, chłodniej i przyjemniej, ale no, jeśli trochę będę miał wolnego czasu, to z pewnością skorzystam z tej inicjatywy.